Dentofobia jest objawem syndromów, które są związane z lękiem przed wizytą w gabinecie stomatologicznym. Objawia się to bólem brzucha, bólami głowy, nudnościami, w skrajnych przypadkach nawet omdleniem. Około 60% pacjentów podaje, że przyczyną dentofobii był ból, którego doświadczyli w przeszłości. Według ankiety, którą przeprowadziliśmy na grupie 500 pacjentów, okazało się, że prawie połowa z nich objawy dentofobii ma przed wizytą u dentysty. Bardzo dużo rodzice przekazują tej dentofobii dzieciom. Czasami to jest przekaz niewerbalny, czasami słowny. Nie bój się, nie bój się, w ogóle się nie bój, nie będzie bolało. Stąd sugerujemy, żeby rodzice nie byli obecni w czasie leczenia dzieci, jeżeli sami bardzo boją się dentysty. Pacjenci zwracają uwagę, że ważna jest dobra relacja z dentystą. Dentysty nie należy się bać, zwłaszcza, że zęby odgrywają bardzo ważną rolę, nie tylko do uśmiechu, gryzienia, ale najnowsze badania pokazują, że są odpowiedzialne również za poziom stresu, za zapamiętywanie, za wypadanie włosów, za gojenie ran. Prawidłowy zgryz jest za to odpowiedzialny, stąd dentysta pełni dużo ważniejszą rolę, niż wydawało się to do tej pory.